Jest jeden słupek, jest drugi. Słupki graniczne Komory Cieszyńskiej. A ja wszystkich witam w tych jakże przecudnych okolicznościach przyrody. Już z 11 kilometra mojej rajzy z Chybia 4 lipca 2021 roku. Ja pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy moich widzów, a zwłaszcza Poznań, bo mam wiadomości, że i w Poznaniu mnie oglądają, także pozdrawiamy Poznań. Tradycyjnie to już jest formalność, że i Pisarzowice także. No i generalnie rzecz biorąc Ligotę, Miliardowice, czyli moje ojczyste tereny. Dobrze, no to jedziemy z tym śledziem. Jechać dalej. A jadę. Pokrzywy. Wiecie, może słupek tu jaki będzie. Cieszyński. A to trzeba dać pozór na żmiję, żeby mnie tu żadne nie uwaliła. A to by mogło się trochę niebezpiecznie skończyć. Ja witam, przypopkę tutaj się kli i znalazła się zguba, a mianowicie znak WTR-u. Jego tutaj tak wstępnie przydrutował do tego. Mam nadzieję, że żadna fęca go stąd nie weźmie. A i cóż, pozbyłeś się druta spod szyzblecha ze zadku. Ja, tutaj wczoraj jechała Wisła 1200 ultramaraton. Prawie, że 500 ludzi przejechało na rowerach. No to trudno się dziwić, żeby tutaj nic takiego nie było. Ja tu jechać nie będę. Ale teraz to było bardziej przejezdne, nie? No przydałaby tu się jakoś ścieżka rowerowa. Ja. Jeździ Zalew Goczałkowicki, jeździ Sztuczna Wyspa. Tam oddali. Ale dobra, ja już tam nie będę. Los. Tutaj pokazywało mi, że jedna z pań tutaj ta jakby była. Przeszukałeś te okolice, nikogo tutaj nie widziałeś. Były też widoczne ślady auta, być może po prostu potrzebowała pomocy i auto ją wzięło. No niestety takie sytuacje też się mogą zdarzyć, nie? Tutaj się zaczyna jezioro Goczałkowickie. Nic bardziej mylnego, prusko-austriacko granica państwowa. Teraz pierwna tu najstała. Tam słupek jest. Ja, też jest. Był wiele razy pokazywany. Nie będziemy się tu za bardzo zatrzymywać. Będziemy teraz traktem
Poprowskim jakiś chodniczek idzie. Można by ten chodniczek sprawdzić. Chodniczka tu nie było. Słupek jest, bardzo dobrze, jak go żołnierz nie wykopał. Ale tu coś znajdziemy jeszcze, jakieś artefakty. O, się pioby, trzeszczy mi ten zip. Jest piorun, kumory żarum, a podciepy jedne. No, wjedziesz do czoków, a to żrum. Granica pruska-austriacko nie jest oczywiście dziś priorytetem, bo to na sezon jesienno-zimowo-wiosenny, kiedy właśnie tych czoków nie ma. Dotarłeś do jakiegoś dziwnego miejsca. Wygląda na to, jakby ktoś tutaj spał. Ale jaja. Jakiś szałas taki zrobiony. Materace. Ja pierdzielę. Wykopane. Jak ktoś tu pomieszkuje. Jakby mnie tu kto nie dorwał teraz. Ewidentnie tak widać. Jak pierdzielę. Wykopane. Nie, ktoś tu ewidentnie robi się noclegi. Składane drzewo pewnie do polinio. Tych ślady polinio tutaj nie ma. Prawdopodobnie jacyś bezdomni tutaj. Wino jest na baniukach. Ale jaja. Trakt cesarsko-pruski, dawno granica pruska-austriacka. Te trzaski, co tak słychać, to po prostu mój zic, czyli siedzisko. Ale tam tutaj nicze miejsce. Wygląda z jednej strony tajemniczo, a z drugiej strony groźnie. Pieron wie, co tam się dzieje. Wygląda na to, że tam ktoś nocuje. Ktoś tam spi. Jakiś bezdomny albo coś takiego. Trochę ryzykowne było tam się szwindać. Nie wiadomo, czy mi ktoś tam mimo nie przyrżnie w łeb. Raczej po zmroku by się tam nie wywierzył. Ale też nie wiedziałem o tym. Mnie po prostu tam zakłócił ten chodniczek.
Fajnie, fajnie, że mnie w Poznaniu oglądają. Pozdrawiamy jeszcze raz cały Poznań. Byłem w Poznaniu, ale nie na rajdzie. No przejazdem, jak żeś jechał na czasy do Międzyzdrojów. Ja o 2 w nocy, że przejeżdżał tym przez Poznań. Wtedy żeś zrobił koszmarny błąd i nie wziąłem ze sobą rowera na tych czasy. W sumie to też tam były wypożyczalnie, no ale jakoś tak to wyszło, że nie miałem tego bakcyla. Ja by tego nie zaśpiewał. COVID jednak płucami spieprzy. Nie no. Nic na to nie wskazuje. Jutro się dowiem. No to witamy już oficjalnie w Pawłowicach. W urzędzie gminy tutaj ten czerwony szlak się tu zaczyna. Trakt Reisensteinów. Ja tak się czytał Reisensteinów, także jak będę tak czytał, to wybaczcie. Reisen to się mi, wiecie, z czym kojarzy? No z tym, z rajzami, nie? Ale tu pisze trakt Reisensteinów. Hannes to przeczytał też trochę inaczej. On Reisensteinów to jakoś tak czytał. Ja nie znam języka niemieckiego, ale będę się starał to w miarę dobrze czytać. Reisensteinów. O. To tak jak jest stół z powyłamywanymi nogami. Nie? No. Tak to łamigłówka językowo trochę. Ja, tu jest fontanna. Tu jest genał jakiś taki ryneczek jakby zrobiony. No, fajnie. Ja, żaba jest, bo jest żabi kraj, nie? I kula ziemska taka jakby. Nikt tego rowera nie gwizdnie. Nikogo na horyzoncie nie widać. Ja. Na uroba się zbliżą. Ja. To jo jest. To jo. Jest piękna żaba. Ale jakąś taką ludzką nogę ma. Ale fajnie tu od tej fontanny pyrsko. A tu ma normalną żabską nogę, a tu nie ludzką, czyli to jest utopiec. Jak tu fajnie, tak pyrsko.
dosłownie taką mgiełkę wodną. Aby mi tej kamery nie zaliło. Pięknie, pięknie. Minął w tym miejscu. Będę się starał jechać tu, tak. Tak, ta stawowa, tu, tu. Trakt. A tu pisze Reisensteiny, no proszę. Tu, tu. Na Golosowice, rezydencja baronu Reisensteinów. Oni sami nie wiedzą, jak się to pisze. Na Pielgrzymowice. Chociaż nie, ja może. Nie może tu pojadę, bardziej na Jarząbkowice będzie lepiej. Żeby tak opętla robić. Jak mi się to odkroczyć, żeby już nie zniszczyć. Ja. Tę plasówkę też muszę kiedyś przejechać. Park. Tam w tym parku znajduje się słup graniczny, prusko-austriacki. A ja w tym momencie jadę traktem Reisensteinów. Czy Reisensteinów, jak zwał, tak zwał, wiadomo, wychodzi czerwony szlak. No, z tym bajtnym, że sam godał. Kuńczyc małych. On na hulajnodze, matka piechty. No to trochę mają. Ale oczywiście polecam, każda forma aktywności jest dobra. Byleby tylko nie siedzieć przed komputerem, tudzież laptopem, czy smartfonem. Każda forma aktywności jest dobra. No to tak muzykalnie się nam zrobiło. Ale naprawdę mają talent, to trzeba przyznać. Jak już Hallelujah zaśpiewali, za późno, że załączył. Ale naprawdę fajnie im to brzmiało. Hallelujah. Hallelujah. Trakt Reisensteinów, czy Reisensteinów. Nie, ale tu nie ma znaku. I teraz bike computer pro. Jest znak przodu jakiś. No. Jak to pojedziemy? Dobrze, jedziemy. No to jadę tym traktem Reisensteinów. Tak. I tutaj to są już Pawłowice, nie wiem, czyli Golasowice. W każdym razie tutaj tą dróżką idzie zajechać i tam, jak jest róg tego lasu mniej więcej, to tam w tym miejscu właśnie stał ten słup, co jest w Pawłowicach w parku. Chodzi o granicę prusko-austriacką i tutaj jak się idzie w lewo, jak te drzewa są, jak ten las jest, tam skrajem za tymi chałupami, tam jest taki winkel i tam stoi słup graniczny. W tym miejscu kaj była granica. Stoi taki z 1,5 metra wysoki słup. Także polecam, jak ktoś nie wie. Traktu Reisensteinów. Czy Reisensteinów. Można zwiedzić tamto miejsce. Trzeba tam trochę podejść za tej chałupy, albo też podjechać, bo tam jest. Wcześniej było takie skrzyżowanie, to na tym skrzyżowaniu trzeba było prosto. Tam koło tej chałupy jechać i tam się znajdzie być. Tam jakieś beczki koło niego stoły, jakieś, nie wiem czy do tej pory tam są.
ale idzie znaleźć. Bardzo łatwo. Na rogu lasu tak bardziej. W tej chwili jada na Jarząbkowice traktem Reitensteinów. Fajną aleja tu jest. Radołek Wumrze, gmina Pawłowice to jest gmina przyjazna rowerzystom. Faktycznie tak jest. Jest miejsce odpoczynkowe. No, zadaszone. Ale te deski się coś i rozeschły już. Można. Pieruna. Same piwa jakieś, ale bezalkoholowe. No, cigarety. Można se tu siednąć, odpocznąć. O, jedzie jakiś rowerzysta, pewnie jeszcze Wisła 1200. Nie, a Kajo jest. Kajo jest. Jo jest. Tu, w tym miejscu, Jarząbkowice. Teraz będziemy skręcać w prawo. Jest tu jedzenie przy szlaku. Fajna sprawa. Zamówiłeś sobie kebaba. Ja, to jest mój dzisiejszy obiad. To za pieruna tam siadła, no. A było to wielkie. A gorący jak pierun. Tak, no to jada się za tych wielkich mówić. Czarny pietyn, jedzenie kwest. Dodają, że jak się jedzie na rajza, nie należy kwesty robić. Ale przeka tego nie wyciepna, nie? A na horyzoncie widzę kominy elektrowni gdzieś w Morowice, w Czechach. Jakieś 20 km stąd to jest. Fajnie się tym traktem Reitensteinów jedzie. Czy Reitensteinów. Jak zwoł, tak zwoł. Właśnie teraz kierowca obróciła znaki. I teraz nie wiem, co jada. Ale dobrze jada. Aha, to one były specjalnie tak obrócone. Dobra, racum honor. Prawda. Ja już tu wiele razy jem. Też niedaleko jest Polska Austriacka granica. Po lewej stronie.
jak Polsko-Bieda się buduje. Jak Polsko-Bieda. Dobra, jedeś taką sztajfa. Ulica generała Śkolski. Drogi jedziemy. Tabliczki nieczytelne, one są do wymiany. Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony. Nie wiem, że koronawirus. Taka żuka się grypa. Jakiś grób przyjechał tu. Kurde. Dobra, a ja jadę. Cudownie. Tak wygląda na grób. No powiedzieć, co tu tam było. Ulica Struma. Wygnał jest Struma. Tutaj podanego. Nie ma znaku. Jest, ale nie czytali. Jednakaj się. Kurde nie wiem. Ale tu jechać Struma. No to ja już jest prawie, że w Jastrzębiu, będę tak trochę przejeżdżał przez Jastrzębie tym traktem Reisensteinów czy Reisensteinów. No takie kopce tutaj są. Ja gdam to rozję. Fajnie się jedzie. Mimo nie był w tym Jastrzębiu. Ekspresowo przejechał. Także nie minie Pawłowice. Fajna aleja, widzę. Potem zaś będziemy skręcać. Chociaż nie, jeszcze mi pokazuje, że je jawiać. Tam te znaki, jakie ma tu ustawią. Ale to i tak ekspresowy przewód przez jawiać. Zakręt w lewo na tym rozkręcie, na skrzyżowaniu. A i to będzie granica Jastrzębia. Że w Jastrzębiu nauczycie się stawiać znaki graniczne w lewo. No tutaj jest to czytelne. Jeszcze. Tu jest granica Jastrzębia. Przyszło mi to siedzisko. Ten ZIC pioruński mi tak szczyło, że szkoda go dać. Dzień dobry. Ja, tutaj mamy taką gruszkę. Towarzyści, następcy Rafała Majki tam byli. Ale kulturalne dziecka, bo dzień dobry godali. My nie byli kulturalni, bo my nie godali za zajęcia. Po prostu się nieraz oberwało za taki coś. Ale kultury trzeba uczyć te bajtle, bo potem jak będą miały 15-16 roku, to wyrosną takie buce i się nie będą odzywały. My już jak byli starsi, to my już się odzywali.
teraz na razie Steinów. Ja tu kiedyś jechał, ale to już było dobre. Chłop się tak na mnie podziwał, patrzy się co za pajac, sum do siebie go do. Ale tak się mogło wyglądać, nie? Tu jakiś chodniczek z prawej strony. I na tu jakiś golarisza. Jest jakiś ślipek. Ale to jest zwykły granicz. Wiem, Kajo jest. Ja widać ten kunszczek Borynie. Kawuka Borynia. Tu jest w lewej Dniówek. I wyjechałem z Jastrzębia. Jak ktoś nie wie, to ta druga to był szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich. Tak zwany Marsz Śmierci tutaj się odbywał. Czyli jak szli z obozu w Oświęcimiu do stacji, do Bahnhofu w Włodzisławiu Śląskim. No ale już jest granica Pawłowic, już jest inny powiat i inna druga. Za chwilę zamkniemy piętla, czyli Track Reizensteinów wybiechamy. Tam kąszczek zajechał jeszcze szlakiem R4. Teoretycznie na Pszczyna by się zajechać. Na Oświęcim też. No to wynał zamyką piętla Track Reizensteinów. Reizensteiny. Mamy objechany. To sukces. Tak, tutaj jadę traktem królewskim bodajże. TK. Taki szlak, symbolika. I no niestety jest problem, bo tu jest granica Studzionki już. I problem jest taki, że są tablice szlaku, ale niestety wszystko jest wyblakłe i nieczytelne. Także no, wielko szkoda. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Także jak ktoś nie ma takiej aplikacji, no to będzie miał problem z zajechaniem. To jest aplikacja Bike Computer Pro od pana z kanału Na Kole po Śląsku. Że się o tym dowiedział. W ogóle ten trakt Reizensteinów czy Reizensteinów to, że właśnie przejechał też zachęcony filmem od tego oto pana. Miedzie się zamaskowała, żeby mnie poznać. Tak, zaczynamy dzisiaj od Pawłowic. Krótki taki szlak weekendowy, 30-40 km, a nazywa się ten szlak rowerowy, żeby nie pocyganić, trakt Reizensteinów. Jak to dobrze czytam. No właśnie, to jest, ja też taki problem mam. Od właścicieli kiedyś Pawłowic. Pawłowice kiedyś były rządzone, były własnością właśnie tych Reizensteinów. Reizensteinów. Tylko ciekawostka. Albo Reizensteinów. Widzicie ten urząd gminy. Także oglądajcie kanał Na Kole po Śląsku od pana Franka z Jastrzębia, konkretnie z Moszczenicy. On ma bardzo fajne filmy, m.in. żelazny szlak rowerowy. Także oglądajcie to. Jest taka sytuacja. Dotarłem do Studzionki. Ten szlak to nie był trakt królewski, a książęcy. I teraz pojadę tak, jak się zazwyczaj jedzie dookoła Zabory. Czyli trasa R4, tak teraz właśnie jeżdżę. A
pan Jurek pisze na pikniku Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa. Organizuje tam takie konkursy rowerowe dla dzieci. No i z racji tego, że Jerzy w Gdzieżach jest, czyli w Gdziące obecnie, nie ma na tym pikniku, chociaż myślałem się tam pojawić. Zapraszali mnie, ale nową inicjatywę bardzo dobrze znam, Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa. W racji tego, że prezesem tego stowarzyszenia jest burmistrz miasta i gminy Czechowice-Dzielnice, pan Marian Błachut. Tak, to już jest Łąka. Do Pszczyny niedaleko, a godołę, że do Pszczyny pojada, pojada. Słuchajcie, tam w tych tej trowie, tego teraz nie widać, tam znajduje się grób niemieckiego żołnierza, bodajże z 45 roku. Także no, ja tam był, nie będę tam teraz przez ta trowa szał. Właściwie to tam jest chyba pszenica nawet, ale tak zagłuszono już. Ale jest tam grób właśnie. No to witamy w Pszczynie. Ryzole. Ja, fajnie to wygląda. Proszę, coś co jest bardzo fajnym pomysłem. Parking rowerowy. I droga rowerowa koło komisariatu. Bardzo dobrze. Nie dają przykład, dobry przykład.
Ja już wam wszystkim dziękuję za uwagę. Mamy 98 km, czyli będzie stówka przy moim domu, ale domu nie pokazuję. Musi być trochę tajemnicy, więc wkręcamy do chałupy. No to na razie wszystkim trzymajcie się i do zawsze.